Szanowni Państwo, 28 października 1797 roku w kościele parafialnym w Skarżysku Kościelnym tamtejszy pleban udzielił chrztu Konstantemu, potomkowi Marianny i Stanisława Kępów. Nie byłoby w tym fakcie nic nadzwyczajnego, gdyby nie osoby rodziców chrzestnych ów Konstantego. Byli to bowiem Agata Korczakowa, Mieszka Szydłowiecka oraz co ciekawsze. Książę na Ołyce i Nieświeżu, Kasztelan Wileński, hrabia na Szydłowcu i Połoneczce, Maciej Radziwiłł. Jak doszło do sytuacji, w której przedstawiciel jednej z najpotężniejszych rodzin w historii Rzeczypospolitej, a także jednej z potężnych rodzin europejskich zostaje opiekunem, rodzicem chrzestnym, zaledwie włościanina niewielkiej miejscowości, niewielkiej osady Skarżyska Książęcego. Te zagadkę chciałbym dla Państwa dzisiaj rozwikłać. Litewski rudra dziwiłów, herby trąby, w istocie nieczęsto kojarzony jest z małopolskimi posiadłościami. Magnacka fortuna i pozycja polityczna, stanowiąca o ich znaczeniu w Wielkim Księstwie Litewskim, wpływały i wciąż wpływają na zainteresowania badacza, a także kierunek powstających prac, spychających niejako na bok w cień ich relacje z koroną, a przede wszystkim małopolską. Dobra Szydłowieckie powiększyły rodzinną fortunę Radziwiłów w wyniku małżeństwa Mikołaja, zwanego Czarnym, marszałka i kanclerza Wielkiego Litewskiego oraz wojewody Wileńskiego, z Elżbietą, pogrobową córką kanclerza Wielkiego Koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego. Tenże posiadacz ogromnej fortuny w Królestwie Polskim, jedna z najważniejszych postaci ówczesnej Europy, zmarł bez męskiego potomka w roku 1532. Pozostawił po sobie znaczny spadek, a także wdowę, małżonkę Elżbietę Stargowickich oraz córki, które, poprzez które w zasadzie rodzinna fortuna Szydłowieckiego trafiła w ręce rodzin spowinowaconych. Najmłodsza z nich, Elżbieta, będąca pod opieką matki. Oraz Hetmana Jana Tarnowskiego została wydana za wspomnianego Mikołaja Czarnego Radziwiła w lutym 1548 roku. Wraz z ręką Elżbiety Szydłowieckiej Radziwił Czarny otrzymał 1 trzecią miasta Szydłowca oraz okolicznych dóbr wchodzących w skład dawnego klucza Szydłowieckiego. Pozostałe części tego zespołu majątkowego trafiły do pozostałych dwóch córek, w tym żony. Wspominanego już Hetmana Tarnowskiego oraz księcia Jana Ziębickiego Krystyny. Poprzez dokonanie szeregu rodzinnych transakcji Radziwiłowi z czasem udało się skonsolidować w swoich rękach całe dobra szydłowieckie, tak, iż stał się on jedynym właścicielem wraz oczywiście ze swoją małżonką. Dobra szydłowieckie, szanowni państwo, w porównaniu z tą magnacką litewską fortuną nie przedstawiały może znakomitej wartości. Miało ono jednak swoje znaczenie. Wynikało to z faktu, iż dzięki posiadaniu poszczególnych majętności w, w koronie, w Królestwie Polskim, a przede wszystkim w województwie sandomierskim, co warto wspomnieć drugim co do starszeństwa w województwie Małopolskim Radziwił mógł brać czynny udział w życiu politycznym tegoż województwa, a także sam Szydłowiec. Z czasem stał się wygodną, wygodną siedzibą, a także wizytówką księcia w jego podróżach między majątnościami litewskimi, a następnie Krakowem oraz Warszawą. O początkowo skromnym, y, osobistym zainteresowaniu Mikołaja Radziwiła szydłowcem świadczy zaledwie sześciokrotnie źródło potwierdzona wizyta tegoż magnata w jego małopolskich majątnościach. Należy pamiętać, iż książę zajęty był działalnością polityczną i gospodarczą i głównie na Litwie, wobec czego te majątności sandomierskie nie były przez niego tak często odwiedzane i również jego zainteresowanie było w tym względzie ograniczone. A my są jednak w pewnym zaangażowaniu w życie gospodarcze tej, te, tego terenu, świadczy fakt, iż 24 lipca 1550 roku Podczas odbywania y, bardzo uroczystego poselstwa do cesarza Ferdynanda I Habsburga, w celu doprowadzenia do drugiego małżeństwa Zygmunta Augusta, uzyskał dla siebie i swoich potomków prawo tytułowania się hrabiami na szydłowcu. To, szanowni państwo, Przywarło jakby do tej rodziny, do tej gałęzi rodu radziwiłowskiego i było kultywowane przez, przez kolejne pokolenia. Zaś te majątności zgromadzone wokół Szydłowca, stanowiące niekiedy klucz ekonomiczny, zaczęły zyskiwać miano hrabstwa szydłowieckiego, i z tą też tytulaturą będziemy spotykać się aż do wieku XIX. W skład wspomnianego hrabstwa oczywiście, o którym mówiłem, wchodziły również miejscowości tworzące dzisiaj wspólny organizm miejski z gminą i miastem skarżyskiem kamienną. A zatem w taki oto sposób historia tego potężnego domu Radziwiłskiego niejako wpisała się i wpisuje dzisiaj w dzieje naszego, naszego miasta, naszego regionu, a także jego mieszkańców. Wróćmy jednak do jednego z bohaterów, od których rozpocząłem dzisiejszą opowieść. Maciej radziwił był potomkiem wspominanego Mikołaja Czarnego w szóstym pokoleniu. Jego ojciec, Leon, strażnik polny litewski, zmarł w roku 1751, kiedy ów, Maciej miał zaledwie niecałe dwa lata. Wychowywała go matka, Anna Ludwika radziwiłowa z Mycielskich, której to mąż zapisał na dobrach szydłowieckich Znaczną kwotę 200 tysięcy złotych. Dzięki temu to właśnie dobra Szydłowieckie stały się podstawą gospodarczą dla wdowy, a także jej potomków Mikołaja, Macieja, Michała i Teofilii. Krótkie historie dotyczące poszczególnych postaci, które pozwoliłem sobie wymienić, znajdziecie Państwo z pewnością na kartach choćby polskiego słownika biograficznego w odpowiednim tomie, poświęconym m.in. Przedstawicielom domu Radziwiłowskiego. Z perspektywy dzisiejszej opowieści, gdyż najwięcej wspólnego z hrabstwem Szydłowieckim, najistotniejszą rolę odegrał Mikołaj, urodzony w 1746 roku, następnie starosta Raduszkowicki. Potomkowie Leona Radziwiła do 1771 roku pozostawali pod kuratelą swojej matki, a od 1754 pod współopieką niejako jej drugiego męża Kazimierza Radziwiła, znanego od jednego z ulubionych powiedzeń, które stosował wobec swoich interlokutorów rybeńko. W tym też czasie młodzi zdobywali stosowne do ich sytuacji ekonomicznej, a także do stanu wykształcenia i ogładę towarzysko. a potężna protekcja ich ojczyma, szanowni państwo, nie byle kogo, wojewody wileńskiego, przepraszam, hetmana wielkiego litewskiego, umożliwiła rodzinie nie tylko opędzenie potężnych zadłużeń, jakie, jakie pozostawił po sobie Leon Radziwiłł, ale także wypromowanie młodych potomków. Tejże znacznej rodziny. Kazimierz zmarł jednak w roku 1762, a za tym można być u progu takiej dorosłości i w momencie, kiedy młodzi Radziwiłowie wchodzili na tą arenę życia społeczno-politycznego Rzeczypospolitej obojga narodów. We dwa lata po śmierci swojej matki w roku 1773, dwaj bracia, Mikołaj i Maciej, postanowili. Podzielić między sobą ten rodzinny majątek, majątek niebagatelny, nie który zarówno znajdował się na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, w dużej większości na terenach dzisiejszej Białorusi, a także oczywiście ten element polski, element koronny, ulokowany głównie na terenie Małopolskiej. Ma, Małopolski. Maciej przejął dobra litewskie wraz z Połoneczką, natomiast Mikołaj majątności w Koronie. Na czele niejako z hrabstwem szydłowieckim. Z postacią Mikołaja Radziwiła, szanowni państwo, związany jest pewien skandal o charakterze obyczajowym. Tenże bowiem związał się z niedoszłą aktorką Marią z Gawdzickich, córką kucharza, szanowni państwo, i to kucharza wojewody ruskiego Augusta Aleksandra Czartoryskiego, w dodatku rozwódką. Więc. Osobą w towarzystwie najwyższych sfer, no uważaną za na pewno nierówną stanem i pochodzeniem. Uroczystości ślubne dwojga, na pewno zakochanych, odbyły się, szanowni państwo, nie gdzie indziej, tylko w Szydłowcu, 27 stycznia 1778 roku. Radziwiłowie w dobrach małopolskich odnaleźli prawdopodobnie szczęście, szanowni państwo, gdyż pomieszkiwali tutaj już. Pewnymi dłuższymi etapami, a także przypisuje im się dość dalekie renowacje, dość daleko posuniętą przebudowę zachodniego skrzydła ówczesnego, ówczesnego zamku, który możemy do dziś, do dziś oglądać, a także pewną inicjatywę, aby upiększyć, ustroić tamtejszy, tamtejszy, tamtejszy dom pewnymi naściennymi malowidłami, które do dzisiaj możemy fragmentarycznie podziwiać. Szydłowiec stał się o tyle ważnym miejscem dla, dla radziwiłów w hrabiu na Szydłowcu i Połoneczce, gdyż, szanowni państwo, w tymże mieście zmarł wspominany już Maciej. Tam również został pochowany w roku 1795 w kościele, w kościele parafialnym. Kilkanaście lat później obok niego spoczęła również małżonka. W tym 1795 roku, jakby na pierwszy plan wydarzeń szydłowieckich, powraca wspominany już Maciej, brat zmarłego bezpotomnie yy, Mikołaja. Wówczas już jako Kasztelan Wileński, jakby już ekspolityk, były uczestnik obrad Sejmu Czteroletniego, zdeklarowany przeciwnik Targowiczan, szczerze załamany sytuacją Rzeczypospolitej, postanowił zmienić. Kierunek swoich zainteresowań, odejść od polityki, poświęcić się temu, co kochał najbardziej, czyli pracy kompozytora i byciu dramatopisarzem. Swoje nowe zamiłowania rozwijał przede wszystkim w odziedziczonej wcześniej połoneczce, która to stała się jednym z takich kulturalnych centrów ówczesnego Wielkiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i pewne. Podobieństwa mogliśmy zauważyć również w jego działalności tutaj w Szydłowcu. Starał się to senne niejako miasteczko doprowadzić do takiego poziomu, który satysfakcjonowałby jego i jego przyjaciół zafascynowanych no na pewno kulturą najwyższej, najwyższej klasy. On też sfinansował, Szanowni Państwo, budowę nowego kościoła, a także wprowadzał życie postanowienia administracji. Austriackiej, gdyż jak powinniśmy pamiętać, to te tereny, te tereny po tak zwanym trzecim rozbiorze polskim trafiły właśnie w ręce austriackie. Zmagał się oczywiście przez wiele lat z prawem i namiestnikami zaworców, za, jednakże utrzymywał ten taki powiedzmy charakter polski tego szydłowca. Jak ważne to było dla niego miasto. Ze źródeł, ze źródeł wyczytać nie możemy, natomiast niejako ta siła przyciągania, choć może to zabrzmieć nieco brutalnie, wystąpiła także i w jego przypadku. Podczas jednych z pobytów, szanowni państwo, w roku 1800, a konkretnie 2 września, Maciej radziwił herbu trąby. Zmarł właśnie w szydłowcu. Można się zastanowić, szanowni państwo, nad tym, czy gdyby jego życiem. Potrwało dłużej? Czy majątności szydłowieckie zostałyby jeszcze bardziej rozwinięte? Czy udałoby mu się uporać z ogromnymi długami, które również, które również jakby obciążały te, te, te majątności? No, tego oczywiście, tego oczywiście nie wiemy. Natomiast jego stosunek do lokalnej społeczności wydawał się dalece inny niż. Dotychczasowe relacje właścicieli szydłowieckich, którzy sprawowali swoją władzę za pomocą ekonomów, namiestników. No, te relacje na pewno nie były tak, tak bliskie, a tutaj, szanowni Państwo, spotykamy się z postacią, która nie tylko żyła z ludźmi, czego dowodem są zachowane do dzisiaj księgi wojtowskie, ale także nie stronił od pewnych usług natury no, półsakralnej, pół tak, czyli. Wspomnianego chociażby udzielenia swojej opieki jako ojciec chrzestny Konstantemu kempie. Dziś, szanowni państwo, to element historii tego miejsca, te, tych, tych ludzi. Zresztą warto, chciałbym dzisiaj serdecznie pozdrowić wszystkich potomków, wszystkich kępów, którzy żyją do dzisiaj na tym, na tym terytorium, to również jest państwa, państwa historia. Warto myślę, o tym pamiętać i mieć świadomość tego, że część Skarżyska, Skarżyska Kamiennej to elementy dawnego hrabstwa szczytowieckiego, którego dwuipółwieczna historia jest warta, szanowni państwo, na pewno jakiegoś dłuższego zastanowienia. Bardzo państwa serdecznie pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas.